poprzednim odcinku mówiliśmy odwrót polskiego oddziału z Ukrainy. Teraz omówimy walki o Lwów w lipcu 1920 roku. Kontrarmia Szymona Budonego nacierała w kierunku Lwowa. Wówczas strona polska postanowiła wydać Budonemu walną bitwę pod Brodami, gdzie miało dojść do pokonania oraz okrążenia i zniszczenia oddziałów konarmii. Wówczas strona polska w bitwie pod Brodami użyła niewielkiej ilości czołgów francuskich Renault F-117, które całkowicie wyskoczyły żołnierze Armii Czerwonej, ponieważ nie wiedzieli, jak je zwalczać, więc atakowali je bagnetami, ponosząc przy tym ogromne straty. Wówczas idea użycia czołgów wspierających piechotę w wojnie polsko-bolszewickiej pod Brodami sprawdziła się. Jednak mimo sukcesów polscy oficerowie nie byli przekonani do nowej broni, ponieważ większość czołgów zepsuła się i poniesione straty w okresie wojny polsko-bolszewickiej w czołgach są to głównie pojazdy, które nawaliły w czasie walki. Dlatego przez cały okres międzywojenny do kampanii wrześniowej do 1939 roku w Wojsku Polskim będzie istniała bardzo negatywna opinia o polskich czołgach i użycie tej broni w polskiej armii. Czołgi będą przez cały okres międzywojenny często niedoceniane, lekceważone i przez to polska broń pancerna nie rozwinie się do 1939 roku w stopniu zadowalającym. Poza tym, zwłaszcza dobremu dowodzeniu generała Krajkowskiego, dowódcy 18. Dywizji Piechoty, udało się częściowo okrążyć konarmię Szymona Budonego, jednak nie udało się zamknąć okrążenia ani zniszczyć konarmii, ponieważ mimo odniesionych sukcesów popełniono też bardzo dużo błędów. Przede wszystkim szwankowało poważnie dowodzenie, łączność oraz współpraca piechoty i kawalerii w natarciu. Poza tym naczelny wódz z powodu ciężkiej sytuacji pod Warszawą zdecydował się na przerwanie bitwy o Brody i przerzucenie części sił pod Warszawę, gdzie strona polska miała stoczyć decydującą bitwę. Tak więc konarmia Szymona Budonego nacierała dalej na Lwów, wykonując z dyrektywy frontu południowo-zachodniego dowodzonego przez Jegorowa. Wówczas Lwów był przygotowywany do obrony w sposób bardzo prowizoryczny. W zasadzie większość sił została przerzucona pod Warszawę, gdzie była koncentrowana do wielkiej kontrowersywy z Nadwieprza. A we Lwowie, oprócz oddziałów regularnej armii, obronę Lwowa miały stanowić także oddziały ochotnicze. Postawiono w tym przypadku na obronę pierścieniową całego miasta, budując wszędzie, gdzie się tylko da, zapory przeciwpancerne oraz umocnienia, ale w zasadzie przygotowania te miały charakter częściowo prowizoryczny, ponieważ część umocnień była dopiero w planach i nie została zbudowana, inne zaś były zbyt słabe, by zatrzymać uderzenie Armii Czerwonej. Wówczas w sierpniu 1920 roku, nawet po sukcesie polskiej kontrowersji z Nadwieprza, Budiony nacierały na Lwów i wszelkie próby jego zatrzymania kończyły się porażką polskich oddziałów. Konarmia przerywała jedną linię obrony polskiej po drugą, dochodząc aż do Zadwórza, gdzie polski batalion został całkowicie zniszczony, wyrżnięty,
przez oddział rosyjskiej kawalerii, walcząc do ostatniego naboju. I wówczas co pomogło powstrzymać konarmię? Przede wszystkim działanie lotnictwa polskiego, które pod Lwowem w zasadzie zdobyło całkowite panowanie powietrza, ponieważ oddział lotniczy przydzielony do konarmii nie posiadał ani jednej sprawnej maszyny, więc polskie lotnictwo nie napotykało na opór. Poza tym konarmia nie miała artylerii przeciwlotniczej, więc polskie samoloty, w tym eskadra kościuszkowska, składająca się z amerykańskich pilotów, wykonywały skuteczne ataki z małej wysokości na oddziały rosyjskiej kawalerii, a te ostrzeliwując z karabinów maszynowych, rzucając bomby. Budiony skarżył się do dowódcy frontu południowo-zachodniego Jegorowa, że polskie lotnictwo wywołuje poważne straty w jego oddziałach, dezorganizuje większe natarcia oraz opóźnia jego maszyn na Lwów oraz powoduje upadek morale jego żołnierzy oraz utrudnia mu prowadzenie natarcia. Poza tym strona polska latem 20 roku wreszcie wyciągnęła z wioski z pierwszych walk z konarmią jeszcze na Ukrainie. Otóż zalecono, żeby walczyć z kawalerią za pomocą solidnie wykonanych oraz dobrze umocnionych punktów oporu, które były w stanie wytrzymać uderzenie Armii Czerwonej. Poza tym zalecano także otwieranie ognia z karabinów maszynowych z jak najbliższej odległości, aby w ten sposób zatrzymać natarcia. Sposób prowadzenia obrony właśnie poprzez dobrze zorganizowane punkty oporu oraz popuszczanie kawalerii rosyjskiej na bliską odległość zaczął dawać efekty. Konarmia nie mogła przełamać już szybko pozycji polskich ani poprzez masowe natarcia, ani poprzez uderzenie na słabe styki między oddziałami, ponieważ polska obrona była na tyle solidna, że potrafiła wytrzymać atak. Dzięki temu zarówno konarmia ponosiła poważne straty, jednocześnie termin zajęcia Lwowa był ciągle przez Budoniego przesuwany. I ostatecznie wszystko zdecydowało się w dniach 17, 18, 19 sierpnia. Wówczas opór polskiego batalionu, który poświęcił się i zginął w walce pod Zadwórzem, dał poważne rezultaty. Otóż inne oddziały polskie zostały dzięki temu zadać lukę w polskich umocnieniach pod Lwowem i zatrzymać Budoniego. Otóż poza tym, jak już mówiłem wcześniej, solidna obrona zatrzymała konarmię i ostatecznie 20 sierpnia 1920 roku Budiony rezygnuje z prób zdobywania Lwowa, ponieważ uznał, że w zasadzie miasta zdobyć się już nie da. I wówczas konarmia rozpoczynała przygotowanie do odwrotu, ponieważ cały rosyjski front zachodni Tuchaczewskiego został pokonany i rozbity, cofał się spod Warszawy w nieładzie. Wówczas polski wywiad wyłapiał przygotowania Budanego do odwrotu i wówczas strona polska przygotowywała się do rozpoczęcia kontrowersywy pod Lwowem, która miała odepchnąć konarmię i ją zniszczyć. Wówczas Armia Czerwona podjęła jeszcze jedną ostatnią próbę natarcia na Lwów. Było to natarcie grupy Jakira oraz oddziału 14 Armii Bolszewickiej. Oczywiście natarcie to zostało bardzo szybko zatrzymane i potem zaraz po rozpoczęciu przez Armię Czerwoną odwrot spod Lwowa oddziały polskie ruszyły do natarcia.
Wówczas Armia Czerwona z Podlubia cofała się w zasadzie, nie stawiając poważnego oporu. Wówczas zmarnowano szansę zniszczenia oraz zadania poważnej klęski pod armii Fiona Bonennego, ponieważ dowodzenie częściowo szwankowało oraz kwestia współpracy z oddziałów kawalerii i piechoty polskiej była jeszcze niestety bardzo słaba. Oddziały polskie wykonały też kilka dobrze wykonanych rajdów. Zdarzała się szczególnie kawaleria polska, która zaskoczyła parę razy oddziały bolszewickie, oddziały Armii Czerwonej, które w czasie odwrotu zatrzymały się, nie spodziewając się polskiego natarcia. Oczywiście oddziały te w momencie zaatakowania przez polską kawalerię nie stawiały oporu, jednak stronie polskiej nie udało się zniszczyć jego armii, ponieważ ta wymknęła im się. Przyczyniły się do tego błędy poszczególnych dowódców, którzy nie zawsze dobrze dowodzili powierzonymi wojskami oraz brak dobrego współdziałania między piechotą i kawalerią. I na tym odcinku frontu, kiedy oddziały polskie osiągnęły Zbrucz, w zasadzie działania ofensywne zostały wstrzymane, ponieważ rozpoczęły się rokowania pokojowe i Włodzimierz Ilicz Lenin postanowił zakończyć wojnę polsko-bolszewicką, ponieważ zdecydował, że Armia Czerwona przegrała ostatecznie tę wojnę i należy zawrzeć pokój. Dalej docierały tylko oddziały armii ukraińskiej generała Nowicza Pawlenki, które wyszły poza linię rzeki Zbrucz, czyli poza linię przyszłej polskiej granicy, usiłując zdobyć takie miasta, choćby na przykład Kamieńsk Podolski, czy inne miejscowości na Ukrainę, jednak armia ukraińska została zmuszona po pewnym czasie do odwrotu. I cały plan związany z ideą federacji Białorusi i Ukrainy, które miały osłaniać Polskę, tego i się zawali, ponieważ strona polska nie zdołała w okresie wojny polsko-bolszewickiej osiągnąć tak dużego zwycięstwa, które by umożliwiło stworzenie takiej federacji oraz nie